Centrum Spotkań Europejskich to nazwa, która troszeczkę powstała na kanwie różnych projektów, które udało się realizować ze środków europejskich, środków krajowych, ale ukierunkowanych na taką współpracę międzynarodową. Do dzisiaj mamy wiele projektów finansowanych ze środków unijnych, dedykowanych dla różnych grup. W 2021 roku zakończyła się największa w historii Centrum Spotkań Europejskich Światowid inwestycja infrastrukturalna. Dzięki rozbudowie i modernizacji ten obiekt zyskał nie tylko nowe przestrzenie, ale i nowe funkcjonalności przebudowanych sal czy pracowni warsztatowych. Stworzyliśmy, myślę, takie przestrzenie i wystawiennicze, i do zajęć, które są bardzo nowoczesne, ale które odpowiadają właśnie tym potrzebom. Staramy się również oprócz funkcji edukacyjnych mówić o takiej funkcji promocji kultury, zachęcaniu ludzi do tego, żeby ta aktywność w sferze kultury była wysoka. Ma być to miejsce, gdzie ludzie będą mogli realizować swoje wszystkie marzenia, a my musimy odpowiedzieć na ich zapotrzebowanie. Światowid to również kino, które w 2017 roku otrzymało prestiżowy tytuł najlepszego kina w Polsce. Oferuje nie tylko zróżnicowany i ambitny repertuar, ale także różnego rodzaju ofertę edukacyjną. Po rozbudowie Światowid zyskał kolejną salę kinową, dzięki czemu będzie mógł rozwijać swoją ofertę kulturalną. Trzy sale kinowe powodują, że możemy tę ofertę filmową zwłaszcza zrobić dużą. Poprzez i dyskusyjny klub filmowy, poprzez i edukację filmową dla dzieci, młodzieży, ale również tworzymy, pokazujemy ciekawe filmy, artystyczne filmy, nie tylko komercyjne, i to chyba nas różni od wszystkich multiplexów. Centrum Spotkań Europejskich Światowid organizuje również imprezy o charakterze międzynarodowym. To m.in. dzięki Światowidowi Elbląg po raz kolejny stał się światową stolicą tańca. W listopadzie odbyły się Mistrzostwa Świata w 10 tańcach i 21. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup. Impreza, która oczarowała zarówno uczestników, jak i widzów. Została jakby zauważona w świecie tańca, że odbiorcy, mówię tu o zawodnikach, sędziach, ale również widzowie zareagowali bardzo pozytywnie, i to chyba był rzeczywiście rekord udziału przedstawicieli różnych krajów, bo blisko 45 państw uczestniczyło w tym wydarzeniu poprzez sędziów, zawodników, działaczy. Z satysfakcją, z radością możemy powiedzieć, że czekamy już na 22. edycję.